Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Imperator Rome. I tym razem bez zbędnego pitolenia zabieramy się do grania. Naszym następnym celem w ekspansji będzie Samnium. Pisze się Samnium, pewnie czyta się troszeczkę inaczej, ale ja będę czytał tak jak widzę, czyli Samnium. Czym dysponujecie? Dysponujecie 9 kohortami, które nie powinny być jakimś większym problemem. Macie Casus Belli do Lucanii, Trus z Apulią. Dobra, myślę, że nie będzie to jakiś większy kłopot z pokonaniem i z anektowaniem kolejnych ziem. Ja sobie jedną rzecz zmienię, sobie tu jednak na ciężką piechotę. Tutaj dam jako ciężka piechota, jako primary cohort, czyli idzie w pierwszej linii. Na wsparciu idą łucznicy, a flanki zabezpiecza jazda. Czekajcie, bo tu mamy parę akcji dyplomatycznych. Nie. I tak. Dlaczego? Dlatego, żeby oszczędzić manpowera. Jeżeli łucznicy idą w pierwszej linii, ginie ich znacznie więcej i później odtworzenie tych sił kosztuje mnie znacznie więcej ludzi, a ja ludzi tracić nie chcę. W związku z tym, że mamy też attrition bez zbędnego tutaj... Czekajcie, wy macie jaki komponent? Taki, ok, więc wy najskuteczniej będziecie walczyć z skirmishing. I tu mamy... przeciwko prawdopodobnie będziecie walczyć którymś z tych dwóch taktyk. Dobra, weźmiemy sobie w ten sposób. Senat się bardzo chętnie zgodzi. Senat widzi, że dziarsko walczymy, że idzie nam to w miarę dobrze, w związku z tym dosyć ochoczo akceptuje nasze kolejne tutaj zamierzenia zmierzające do tego, aby Imperium Rzymskie się rozrastało swoją drogą. To naprawdę uwierzcie mi. Dobra, rzadko przeklinam na kanale, ale to powiem, że to zajebisty ewenement na skalę historii świata całego, że jedno miasto, ponad 2000 lat temu władało praktycznie całym znanym nam wtedy światem. Jest to naprawdę coś niesamowitego. Okej, lecimy szybko z tematami. Tak naprawdę spróbujmy połapać te wszystkie tutaj rekrutowane na prędce kohorty. Łapiemy sporo więźniów. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, będziemy się starali nie zabijać wszystkich jak leci. Dobra, lojalność. Materiał nagrywam w niedzielę rano, a w sobota była dosyć fajna, więc musicie mi wybaczyć czasami pewne lapsusy językowe. Strasznie dużo jeńców łapiemy, słuchajcie, to dobrze. Bo jeńców można uwolnić. Jeńcy będą nam wiernie służyć. Ktoś, kto myślał, że idzie na szafot, a zostanie wspaniałomyślnie uwolniony, będzie lojalnie nam służył, a przynajmniej taką żywię nadzieję. W odpowiedzi na wasze komentarze, za które bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję, bo jest tego naprawdę sporo i są bardzo fajne i w ogóle ja bardzo lubię wasze komentarze, ponieważ wiem, że oglądaliście film, że wam się podobało lub nie podobało, bo pamiętajcie, że negatywne opinie są... Znaczy nie to, że jestem z nich jakoś tam niesamowicie dumny, ale generalnie cieszę się, że jest jakiś feedback, że mogę sobie z wami
że mogę sobie z wami pogadać, że wskazujecie mi jakiś tam wskazujecie mi jakiś tam wasz punkt widzenia, etc., więc jak najbardziej, kurde, ale będziemy mieli tych... Czy my łapiemy ciągle tego samego? Nie, zobaczcie, to po prostu nasze więzienia pękają w szwach. Będziemy tutaj sobie mogli przebierać, to jest ten nasz misiek od gangbangu. Ja tam widzę, że mam jednego widza, który jest ekspertem w tej dziedzinie. Ciekawe, czy tylko teoretyk, czy praktyk również. O, widzicie, Caselius Variani. Caseliusie Variani. Sabeljańczyku. Jeżeli bym cię uwolnił, zyskałbym naprawdę fajnego gościa. Ciekawe, czy mógłbym z ciebie korzystać. Zobaczcie. Umiejętność 10. Ile ty masz wiosen? 29 lat. Młody łepek. Dobra. Wkrótce wybory. Dobra, Quintus Fabius Rullianus zostanie naszym konsulem. Bardzo mnie to cieszy. Kampania niestety znowu fika. Chyba muszę tutaj zmienić konsula, bo nie chcę, żeby rządził populista. Musimy powoli zacząć coś z tym robić, bo ta lojalność mnie tu zaczyna niepokoić, naprawdę. No nie chcę im dawać lokalnej autonomii, ponieważ ja stąd czerpię bardzo dużo korzyści. No zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. I 005. Dobra, mamy nowego konsula, w związku z tym musimy powołać nowego cenzora, Nigidi, i akurat tak się składa, że będziesz bardzo dobrym kandydatem, Desiuszu Nigidusie. Czemu mam negatywny z Neapolu? Negatywną lojalność. A, nie mogę już was stąd zabrać, bo prowincja powoli staje się naprawdę nielojalna i nie posłuchają mnie. Dobra, zasymilujemy i zobaczymy, co się wydarzy. Omen. I tak naprawdę w tym momencie chciałbym wziąć albo pobłogosławić Ceres, albo pobłogosławić Apollo. Ale chyba będę musiał pobłogosławić Fortunę, żeby sobie wyjaśnić tematy z nielojalnością tej prowincji, żeby uratować tutaj przed jakimś zamieszaniem, bo zamieszanie jest mi w tym momencie naprawdę niepotrzebne.
I w tą stronę pójdziemy. Trudno. Zaraz sprawdzimy, jak się miesiąc zakończy. Czy to coś dało, czy nie. Naprawdę wolałbym uniknąć wszelakich wojen domowych na tak wczesnym etapie rozgrywki. Dobra. Lojalność wzrasta. Mała przysługa. Populista Genevus Flavius ma jakiś interes. Gnaeus Flavius. Czy ty masz jakieś urzędy? Chyba nie masz. Jesteś rodziną głowy Flavii. I prosisz o przysługę. Przysługę, która dałaby mi oczywiście 100 punktów siły oratorskiej, czyli siły politycznej, siły mówczej, tak to można przetłumaczyć. Natomiast da to też wpływy frakcji populistycznej, do których do końca nie chcę. Nawet chyba nie wiem, czy ja potrzebuję twojej lojalności. I co mi zrobisz? Nie masz czym wywołać wojny. Nie masz czym wywołać... Tak mi się wydaje, że nie masz środków, żeby wywołać wojnę domową. Nie sprawujesz żadnego urzędu. Nie władasz żadnym legionem. Co prawda ma gościu kupę siana, bo ma, słuchajcie, 918 denarów. Ale... Jest takim wrzodem. Ile ty masz lat? 53, no jeszcze trochę pociągniesz. Na którego trzeba będzie uważać. Wiemy, że mamy wrogów w samym Rzymie, ale... Na chwilę obecną nie mają oni żadnych mechanizmów, żeby nam zaszkodzić, na szczęście. Przydałoby się zakończyć to oblężenie już, ponieważ nasi żołnierze cierpią tutaj troszeczkę z attrition. Co jest moją głupotą, że trzymam tutaj tak duży legion. Mam nadzieję, że to się za chwilę skończy. Jeszcze nie. Chciałby się powiedzieć get damn. Dobra, idźcie tu, podmieńcie ich, a wy się wycofacie. Do Neapolu. Ile na Neapol? Neapol powinien was wyżywić, słuchajcie, no. Dobra, odtwarzajcie siłę. Musimy sobie odtworzyć też manpowera. No, nareszcie. Oblężenie Buvinaum się zakończyło się. Dobra. Sea of Peace. Można kliknąć Suggest. Bardzo dziękuję Paradoksowi za ten przycisk. Nie trzeba wszystkiego na obszarze mapy szukać.
kroimy wam całą kasę. Okej, okay, i tak. Czy. Osądźmy wszystkie rodziny. Ty się nie nadajesz do niczego. Ty byś uszedł, ale trochę stary jesteś. Dobry dowódca. Populista, więc z definicji jest już po prostu... Nie powinien być brany pod uwagę, aczkolwiek jest połapany. Rodzina Sergi. Resztę ukrzyżować. Wait. Dlaczego wy macie attrition? Okej. Okay. To powoduje, że muszę dokonać czegoś, co już powinienem dawno temu zrobić. Zabieram wam dwa ciężkie legiony. Raz, ile mam koników? 6. I łuczników. Spotkajcie się tam. Dobra, i to jest legion trzeci, który będzie stacjonował tu, wy tutaj. Okej. Brutia, kim wy jesteście? Tutaj, prosicie mnie o dostęp wojskowy, a ja wam oczywiście odmawiam. Jak tam Kabona? Kabona rośnie, możemy zacząć w takim razie drobne inwestycje. W Rzymie możemy postawić budynek. W Rzymie możemy postawić budynek i zastanówmy się teraz... Gierka niech sobie leci, my będziemy czaszkować. Mamy tak, mamy dosyć spory przychód z taksacji, z commerce, okej. Okay. No, dostaliśmy gift. Jakiś kondon się przypałętał tutaj, który niezbyt wiele umie. Dobra, na razie ten... Petycja. Quintus Fabius Gurges ma do nas temat jakiś. Generalnie skarżą się na gubernatora, że ich za bardzo ciśnie z podatkami i ze wszystkim. No, generalnie nie chcę, żeby mi tam gawieć szalała zbyt mocno. Na 2 lata dostałbym lokalne niezadowolenie +1. Z tym bym sobie jeszcze może poradził, natomiast Quintus...
Gubernator Magna Gressi dostałby korupcję 10, a już ma 20. Arogancki, tchórzliwy, chciwy, kurde, same negatywne perki. Kto cię zrobił tutaj przywódcą, gubernatorem Magna Gressi? To chyba ja i to chyba nie był dobry pomysł. Dobra, muszę go upomnieć. Muszę go upomnieć. Straciliśmy troszeczkę lojalności jego. No ale widzicie, tak to wygląda w tym Rzymie, że musimy na wszystko zwracać uwagę. Ten kondon jest nielojalny i najchętniej to bym go, kurczę, ukrzyżował, ale Senat się nie zgodzi. Dobra, bo my mieliśmy coś zbudować w Rzymie, tak w ogóle. Wybudujmy spichlerz. Co tym razem są? Publius Semporianus Sophus. Generalnie działa w Senacie tak, w kierunku takim, żeby wzmocnić znaczenie partii Civic, czyli tych obywateli. Okej, okay, wy mi nie jesteście jakoś tak mocno. Nie zeszliście mi ze skórę. Dobra, nas teraz musimy rozpatrzyć. Życie Cezara to jest ciężka sprawa, konsula, znaczy się, bo jeszcze Cezarem nie jesteśmy. Okej. Okay. I okej. Okay. Dobra, w Lukanii spada nam lojalność. Mamy tutaj trzy swoje miasta. I spada nam o 0,11, czyli dosyć sporo. Gdzieś jeszcze? Nie, tylko tam. Co tym razem? Nasz legat donosi, że przybył Publius Livius z Marsji. Zbieramy pieniążki, bo będziemy teraz bardzo dużo inwestować. Dobra, Rzym mamy załatwiony. Teraz tak, Ostia. W Ostii mamy... Ciebie wypromujemy. W Ostii możemy wybudować teraz obóz. Ciebie też wypromujemy i tutaj mamy 11, czyli też wybudujemy
Obóz, chociaż tu jeden obóz mamy, więc chciałbym teraz. Dobra, jeszcze jeden budyneczek możemy postawić i zbudujemy granary. Będziemy w naszej prowincji, w naszej prowincji stołecznej promować przede wszystkim przyrost naturalny, aby rodziło się dużo, często i gęsto prawdziwych białych Rzymian. Tu za chwilę porobimy sobie technologię, więc pozbierajmy Civic Power, żeby sobie połapać nowe inwencje. Manpower się odradza, możemy troszeczkę przyspieszyć. I teraz popatrzmy sobie, co moglibyśmy dalej przylizać, jeśli chodzi o nasze podboje. To są nasi subjekci, nasi wasale. To jest Scipios. Cztery kohorty nie lubią nas bardzo, choć z nami handlują. Moglibyśmy im spuścić w pierdziel, ale to jeszcze nie teraz. Lukania. Jesteś sprzymierzona z Apulią i z... No i to by było takie... To byłby taki jeden strzał. One touch and thank you very much. Walczyłbym z wami. 20 kohort, 14 kohort i 17 kohort, czyli to by była całkiem ciekawa walka. To by była bardzo ciekawa walka. Teraz tak, zobaczmy sobie. Jak wyglądałoby? No, jesteście troszeczkę za duzi cały czas. Musiałbym wam was jeszcze troszeczkę podrobić, ale tego bym nie chciał. Tego bym nie chciał. Na pewno sobie zrobimy tak. Tutaj mamy... Nie mamy jazdy, więc dorekrutujmy... Mógłbym ciężką jazdę dorekrutować. Gdzie mogę ciężką jazdę robić? Equities tutaj. No proszę. Ciężka jazda by mi się przydała, bo zapewne te tutaj rody, te tutaj państwa, miasta, kraje, w sumie ciężko to nazwać krajem, nie wiem jak to nazwać. Prowincje będą walczyły raczej lekką piechotą z marudrami, z kirmiszerami i byłoby ciekawym rozwiązaniem dobrać tutaj teraz tak. Dwie kohorty ciężkiej piechoty i dwie kohorty łuczników. I to by było tyle. 15 kohort. Myślę, żeby w zupełności wystarczyło. I do was bym dobrał tak. No i więcej nie dobiorę, bo skończył mi się manpower. Czyli tutaj na razie zrezygnujemy. Tylko te 6000 przerzucimy tu. Albo to. Wyżywicie. Dobra.
Myślę, że z tymi siłami powinniśmy bez problemu pokonać te trzy kraje. Dodatkowo pomogą nam nasi wasale. Dobra, możemy sobie zaadaptować militarną tradycję. Będzie nas to kosztowało 800 siły militarnej. Ale. Jeszcze się tak nie odnajduję tutaj, gdzie te moje technologie. Tu. Za chwilę wskoczę na pierwszy poziom, co spowoduje, żeby 20% mniej punktów militarnych będę musiał wydać, aby zrobić sobie tradycję. W związku z czym poczekam chwilę i zaoszczędzę ile? 80 punktów. To dużo. W mojej ocenie to dużo. Dobra, moje dzielne kohorty się zbierają. A gift horse. Chyba dostałem w prezencie konia. Ci populiści to są kurcze cwaniaki, no. No dobra, niech będzie. Nie mogę się też całe życie z nimi użerać. Prawdę powiedziawszy, populiści będą mi kiedyś potrzebni do tego, aby stworzyć dyktaturę. Ale to... Melodia przyszłości. Technologia oratory wskoczyła na poziom pierwszy jako pierwsza. W związku z tym mamy tutaj dostępne takie inwencje. To by było dobre. To sobie weźmiemy. Bo będziemy podbijać bardzo dużo i poczekamy. Poczekamy, za chwilę zrobią się nam kolejne. Wskoczymy na kolejne poziomy. Na pierwsze poziomy technologii militarnej. Administracyjnej, politycznej już jesteśmy i religijnej. Dobra, moje legiony na pozycjach wyjściowych. I dobrze by było, jakbyście się zamienili miejscami, tak naprawdę. Dobra. Wrzuciliśmy pierwszy poziom, widzicie, jest 600, czyli 200 zaoszczędziłem, widzicie, matematyka ciężka sprawa. I mamy takie inwencje, wzrost limitu zaopatrzenia o 10%, zdolności to by było fajne, ale to by było najlepsze. Tak naprawdę te wszystkie trzy byłyby fajne. Ale najpierw tak, zrobimy sobie pierwszą tradycję wojskową, dyscyplina ciężkiej piechoty plus 10%. Zobaczcie, nasi principis będą jeszcze lepiej zorganizowani. Rzymska armia słynęła właśnie z żelaznej dyscypliny. Teraz bierzemy sobie to. Bierzemy sobie to. I bierzemy sobie to i mamy naprawdę skoksowane kohorty. Dobra, na pozycje wyjściowe.
i za chwilę ruszamy z naszą kolejną krucjatą. Zobaczcie, to Imperium Rzymskie już zaczyna powoli troszeczkę fajnie wyglądać. Jak wygląda w ogóle sytuacja na świecie? Hiszpania jest po prostu multikulti. Francja, co zresztą utrzymuje się do dzisiaj również. Wielkiej Brytanii też nikt nie zjednoczył, Wikingowie też. Wszyscy na razie wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Czyli najlepiej, żeby się nikt nie wybił. No tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, natomiast jest to sytuacja, która nas w tym momencie kompletnie nie dotyczy. Tak naprawdę bardzo się mocno zastanawiam, dokąd moje legiony domaszerują. Andrzejku, dziękuję Ci za komentarz i Ty właśnie pisałeś, że Rzymem to każdy potrafi. Być może tak, natomiast na razie, na chwilę obecną, no nie jest to jakoś mocno wymagające, po prostu idziemy, bierzemy co swoje, ale te wielkie wojny, te wielkie starcia przyjdą. Przyjdą już niedługo. Zobaczymy też w ogóle, jak się nam będzie tutaj zawiadywały tym całym imperium, bo na chwilę obecną to mamy tutaj, tu więcej jest sojuszników. Kto ty jesteś? A tu taki kondon mały, zobaczcie. Nie, to nie taki mały. 12 kohort. No, może. Ale słuchajcie, to powoduje, że muszę tak. Zanim przystąpimy do walki. Trzeba tu dorekrutować marynarkę. Teraz potrzebuję ekonomię i utrzymanie floty. Okej. I tak na razie chyba nigdzie niewolnicy nie robią mi nadwyżki. Nie mam nigdzie 15. Tu mam 7, okej. Czyli sobie zwiększymy, przyciśniemy troszeczkę handel do ziemi. Zrobimy sobie flotę, żeby flota sobie też powalczyła troszeczkę. Dobra, niech okręty wyjdą w morze. Trochę im to zajmie. A my tymczasem rozpętajmy piekło. I teraz tak, wy tu. Piraci. O nie! Stój, szalony! No! Nie przewidziałem tego. Dupa ze mnie, nie imperator. Powinienem przewidzieć, że... Słuchajcie, bo tu się za szybko wszystko dzieje. Powinienem przewidzieć to, że piraci przecież mogą występować. Dobra. You are defeated. No wiem, że defeated. No nie było szans, żebyśmy nie defeated. Moja dzielna flota. Niech wraca. Do Neapolu. Wrócimy silniejsi. Czy ja z wami walczę? Nie. A z wami? Nie walczę. Wy walczycie z kimś innym. No tu mamy armię, z którą będziemy musieli się zmierzyć. Mamy tutaj większość piechoty lekkiej i pomocniczej. Mamy tylko jedną ciężką kohortę. Moi sojusznicy mogliby się ruszyć troszeczkę. Swoje leniwe dupska, żeby mi pomóc. Fajne są te animacje. Triermy. Świetnie, podoba mi się.
Dobra, moi sprzymierzeńcy się chyba ruszyli. Możemy troszeczkę przyspieszyć rozgryweczkę. Dobra, walczymy z wami i walczymy tutaj. Jakby się udało tutaj podbić, to byśmy mieli taki przyczółek już do Bałkanów, do Grecji. To by było ciekawe. To by była ciekawa sprawa, słuchajcie. Quintus jest leniwy. Co zrobić? Co zrobić, słuchajcie? Nic na to nie poradzimy. Nic na to nie poradzimy, no. Tu nasze legiony pięknie walczą. Nie macie podjazdu do moich legionów. Jeszcze teraz po tych cywikach. A właśnie, bo strzeliliśmy następne technologie i co my tu mamy? A, to sprawdzałem administracyjne. To by było fajne. To by było super. Trzeba zbierać siłę administracyjną, civic power. Bo ja sobie tak tłumaczę, że to jest polityczne, to jest administracyjne, to jest wojskowe, to jest religijne. Ja bym to tak widział przynajmniej. Jeżeli macie inne zdanie, możecie zawsze się swoim zdaniem podzielić ze mną, z nami. Dobra. To są moi sojusznicy, prawda? Tak mi się wydaje. Frentia, no tak, to są moi sojusznicy. No tak, trochę tutaj to nie do końca jest widoczne, ale tak, to są sojusznicy, więc teraz tak. Czekajcie, bo ja się trochę gubię. Tu musimy ruszać teraz. Ale to jest zadanie dla tego legionu, chociaż to są dwa forty do oblegania jeszcze, no ale to i tak nie pośpieszę. W związku z tym wy będziecie łowcami głów. Jak moja flota w Neapolu się tworzy się. Dobra. Mamy to. Tu mamy wszystko połapane. To teraz tak. Nie mam floty nawet, żeby przerzucić tam legion. Co mnie bardzo mierzi. Mam do was pytanie. Czy wiecie, jak budować porty w tej grze? I czy w ogóle da się? Bo ja się nie natknąłem na taką opcję. A brak portu po tej stronie bardzo jest irytujący. To znaczy będę miał port, mam nadzieję, tutaj i tutaj w przyszłości. Ale na chwilę obecną nie mam. To się za chwilę skonwertuje na moją korzyść. Dobra, myślę, że po prostu tutaj stójcie i tyle. Możemy troszeczkę przyspieszyć. Dobra, możemy wprowadzić inwencję. Pierwszą inwencją będzie co?
Przyspieszenie prac. Matematyka. Pitagoryjska matematyka. Starving Pops. Where? Tu? Co się stało? Kto śmiał? Nazwisko. Zlutowali mi prowincje. Jakieś oddziały. Marsja. Czy Marsja jest moim przyjacielem? Oczywiście, że jest moim przyjacielem, więc to nie oni. Czasami się ciężko połapać naprawdę, które oddziały są hostile, a które są friendly. O, wy jesteście hostile. I was zaraz będę gonił. Z wami nie walczę, ale wy przechowujecie tutaj wrogie kohorty. Nie zostanie wam to zapomniane. No Jezu, szybciej to oblężenie. Co za pindol tutaj dowodzi? Marcus Valerius Curvus. Niestety zmarło się towarzyszowi. Nieposłuszeństwo bohaterów prądem. Dobra, musimy Kondona obsadzić teraz na pretorze. Trochę jeszcze to, zobaczcie, trochę ludu jest. Wystarczy nie wyrzynać ich na samym początku wszystkich i można i jest z czego wybierać. Publius Lucius z frakcji merkantylnej, czyli nie tak najgorszej, z rodziny Lucy. No i jest to rodzina oburzonych. I jak najbardziej, przyjacielu, pasujesz mi do tego, aby zająć teraz stanowisko pretora w rzymskim senacie. I niechaj się tak stanie. Jesteś jakby stworzony i urodzony do tej roboty. Co prawda masz sporo perków. Niestety jesteś rush. Co znaczy rush? Nie pamiętam teraz. Kurwa, ty nie jesteś, przepraszam za przekleństwo, ale ty nie jesteś wcale taki dobry. Muszę cię usunąć z tego stanowiska. Niestety dopiero chyba będę mógł to zrobić za rok. Nauczka dla mnie na przyszłość, żeby też patrzeć na perki, a nie tylko na umiejętność. No normalnie ściągnąłbym cię ze stanowiska. Za to opierdzielanie się. To bym chciał też. Tu wszystko bym chciał. Prawie wszystko. Niestety tak to nie działa. Moi sojusznicy dzielnie walczą. Bardzo się z tego faktu cieszę. To oni się wykrwawiają, nie ja. Jesteśmy taką troszeczkę Wielką Brytanią. Walczymy do ostatniej krwi naszego alianta. No patrzcie, nie mogę ich kurde przegryźć tutaj, no. Ile to oblężenie już trwa? 11 miesięcy. Ja pierniczę. Rok. I dalej nic. Co za Kondon tam dowodzi? Flota mi się zdążyła prawie odbudować. Pójdziemy, śmigniemy tych na początek tych piratów tutaj. Dobierzemy może jeszcze co? Dobudujemy. I dwie triermy.
Niewypełniona obietnica. No nic na to nie poradzę, nawet nie wiedziałem, że składałem jakąś obietnicę. No nareszcie, kurczę, bo już myślałem, że naprawdę spicniejemy tutaj od samego stania. Mamy jeszcze tutaj w kalendarzu desant. Więc potrzebujemy naprawdę sporo statków, okrętów, przepraszam, okrętów. Niedługo to wszystko będzie rzymskie. Dobra, możemy ruszać dalej. No, wynik bitwy niepewny. Kto tym razem? Po kogo przyszli? Lucius Papirus Cursor. Od starych ran, czyli od starej... nasz... 69 lat też długo nie pociągniesz. Nigidii. Nigidii tu nie widzę. Nie, nie widzę. Tu też Nigidii. Attili. Jest. Jest taka na liście. Dosyć lojalny. Perków nie widzę. Kurczę, ale się wkopałem z tamtym kondonem, naprawdę. Dobra, jak moje prowincje? W miarę okej. Nie no, idzie już ku lepszemu. Dzięki Omenowi. Ale nie chciałbym zawdzięczać tego tylko i wyłącznie Omenowi. Przydałoby się coś w tym kierunku podziałać, żeby było też z innych czynników. Znowu. Ale tym razem od ludzi, od których przyjęcie tego giftu nie będzie mi spędzało snu z powiek. No i wskoczyła nam stabilność do maksymalnego poziomu. Więc w Rzymie wszystko gra. Cóż to się wydarzyło? Gierki pałacowe. Ten kondon zaczyna mnie wkurzać, bo coś mi tu fika. Gryzą się między sobą po prostu. Ja bardzo tego nie lubię. I w realnym świecie, jak mi się moi ludzie gryzą między sobą i w tym wirtualnym także. Niskie stany strasznie. Czy to attrition mnie tak wykańcza? Nie jest jakieś wielkie... Właściwie to nie jest prawie... Jest prawie w ogóle nie ma attrition. To nie rozumiem. Aczkolwiek ta wojna będzie ostatnią wojną, ponieważ musimy odbudować manpowera. Jak moja flota? Moja flota... dzielnie walczy. Zatopiła cztery bandyckie triermy.
Dobra, niech się naprawi w Neapolu. Bo tutaj jest jeszcze większa flota. Nowy władca. Z frakcji merkantylnej. Okej. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Religijny advisor. No to niech będzie. Teraz tak, możemy perka wziąć, ale najpierw sprawdźmy, bo możemy przywołać nowy omen. Ale ja sobie sprawdzę najpierw tak. Bez omenu cały czas nam tutaj idzie w górę lojalność. W związku z tym wybierzmy sobie teraz... National Manpower, niech nam rośnie szybciej. Ponieważ musimy bardzo szybko odbudować nasze zdolności. Nasz kapitał ludzki. Wy tu jesteście właściwie niepotrzebni. Wracajcie do Neapolu. To oblężenie trwa. Dobudujmy następną triermę, następny okręt. Mamy tutaj 14 okrętów bandyckich, pirackich. To spora flota. A właśnie trzeba zacząć też patrzeć, żeby być, stać się tutaj dominantem, jeżeli chodzi o flotę w basenie Morza Śródziemnego. Tak w ogóle piractwo też obniża nasze przychody z handlu. O tym też trzeba pamiętać. Dobra, możemy troszeczkę przyspieszyć. Na czwóreczkę nawet wyjątkowo. Co my sobie wybierzemy teraz? W związku z tym, że czeka nas troszeczkę potyczek na morzu, zwiększymy sobie dyscyplinę naszych łodzi. Dodatkowo, słuchajcie. Kiedy eksportujemy, mamy plus 5%, ale ja bym chciał mieć nadwyżkę jednak w prowincji stołecznej, czyli w Latium. Eksportujemy z Latium. Nie eksportujemy drewna. Z kampanii eksportujemy. I z Pisenum, i z Ariminum. A to możemy robić. Przydałoby się w związku z tym... A, tylko jeden jest. No to trzeba by jeszcze dobrać 16. No dobra. W takim razie w związku z tym, że eksportujemy, mamy plus 5% dyscypliny naszych trierm. I to musi wystarczyć. Zbliżamy się powoli do limitu odcinka, czyli godzinny. Słuchajcie, z Rzymu odcinki będą minimum godzinne. Minimum.
A będą i dłuższe, jak w tym przypadku. Dobra, legis actiones. Wybaczcie mi tą ciszę, ale udaję, że czytam po angielsku i że rozumiem. Generalnie Gaius Flavius opracował zbiór praw, kodeks. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że to zrobiły kondony od populistów. I to spowoduje wzrost wpływów frakcji populistów. Więc wybieram już. Niech będzie to. No nic, chyba się nie obronimy przed tym, aby populiści w pewnym momencie doszli do władzy. Jak to w tym momencie wygląda? Na szczęście następcami mają być ma być Quintus Tremulus Tremulus. No ale te kondony tutaj już coraz bardziej rosną w siłę. Dobra. Czy ja mogę skądś importować drewno? Nie mogę. Nie mogę, bo nikt nie chce ze mną handlować. Kij wam w oko. Na razie nic nie mogę importować. Poczekamy. Jeszcze przyjdziecie do Rzymu. Po prośbie. No dawać szybciej to oblężenie, bo czas powalczyć troszeczkę. O, będzie bitka. Będzie bitka. Przegraliśmy bitwę, ale to nie szkodzi. Nie pierwsza i nie ostatnia przegrana bitwa. Było to wliczone w koszta. No szkoda, że ten kondon stąd poszedł. No, wracaj, bo w związku z tym, że jest tutaj fort poziomu drugiego, potrzebujemy minimum 10 tysięcy legionistów, żołnierzy, żeby oblegać ten fort. Jak te kondony sobie stąd poszły, no to oblężenie zostało wstrzymane. No ale idzie już ekopatrol. No, nareszcie. Dobra, tam mamy zwycięstwo, teraz tak, wybudujemy jeszcze jedną triermę, żebyśmy mieli
choć minimalną przewagę, przewagę ilościową, bo że jakościową będziemy mieli, to jestem wręcz przekonany. Dobra. I teraz pytanie zasadnicze. Czy przestrzelimy się tutaj, żeby złapać przyczółek na Bałkanach? Z jednej strony byłoby to fajne mieć tutaj swoje ziemie, natomiast ciężko by byłoby tam utrzymać pewnie pokój, dyscyplinę, ład i porządek. Dlatego myślę, że zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że sobie opanujemy te terytoria. Tu sobie na razie odpuścimy. Myślę, że to jest na przyszłość. Zgarnijmy Kasiorę. This land is Roman. No i fascynujący czeka nas teraz. Ok. Casting. Lucania. Kogo my tu mamy? 45 lat. Dobry wojownik, bardzo dobry polityk. Apuli, rodzina Apuli. Tutaj kogo mamy? Jeszcze z dwóch mogę przyjąć. Dobry administrator, 34 lata. Dobry administrator, ale 59 lat. Dobry polityk, 34 lata. Ja wezmę administratora, administratorzy będą mi potrzebni. Laetori, rodzinna Laetori. Wy. Ile mój władca? 82 popularności, więc jeszcze jednego mogę uratować. Nikogo z was. Ty już jesteś Rzymianinem. Teraz tak. Tu mamy dobrego wojownika. Ale tutaj nie ma szału. Ciebie wezmę. Anti. Reszta na krzyż. Co my tu mamy? Blokują nam port. Okej. Dobra, słuchajcie, kochani, tutaj sobie skończymy odcinek. Imperium Rzymskie, jak widzicie, rozpościera się coraz mocniej, coraz bardziej rozpychamy się rękoma. Myślę, że skupimy się w następnym odcinku na tym rejonie. Dokończymy tutaj asymilować Półwysep Apeniński. Podbijemy Sycylię, a przynajmniej będziemy chcieli. Oczywiście nie całą, ponieważ nie jesteśmy gotowi na wojnę z Kartaginą. Potem pójdziemy sobie troszeczkę na północ, a przynajmniej będziemy chyba chcieli dojść tutaj do tych przełęczy alpejskich. No i Liga Etruska. Liga Etruska to nam pozwoli uzyskać dominującą pozycję już bezdyskusyjnie na Półwyspie Apenińskim. Dużo rzeczy do zrobienia. Jeżeli tutaj wytrwaliście do tego momentu, to wam serdecznie gratuluję i serdecznie wam dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. A jeśli się podobało, to dajcie łapkę w górę, bo to zawsze miło. Jak macie jakieś uwagi, komentarze, piszcie. Czytam wszystko, staram się odpowiadać na wszystko. Także za ten odcinek dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie.